E-wolontariat, wolontariat online, cyberwolontariat, wirtualny wolontariat. To sieć niewidzialnych powiązań między tymi, którzy pomagają, a tymi, którzy pomocy potrzebują. E-wolontariat łączy ludzi czasem oddalonych od siebie setki kilometrów, bez względu na wiek, poglądy czy stan posiadania. Mamy samotnie wychowujące dzieci wspierają się na stronie www. Amazonki tworzą w sieci społeczność, która pomaga kobietom chorym na raka piersi. Ekorepetycje dostępne są dla uczniów o każdej porze dnia, niezależnie od tego, gdzie mieszkają. Cyberwolontariusze stworzyli nawet internetową bibliotekę lektur szkolnych. Tysiące osób korzysta z Wikipedii, nie myśląc o tym, że ta bezpłatna encyklopedia stale jest tworzona przez wirtualnych wolontariuszy. To tylko kilka przykładów, jak można działać w sieci dla dobra innych. Jest ich dużo więcej i ciągle powstają nowe. Wspieramy ideę e-wolontariatu. Chcemy promować dobre praktyki i pomagać w wymianie doświadczeń między organizacjami, które współpracują z wolontariuszami przez internet. Dlatego ogłaszamy europejski konkurs Odkryj e-wolontariat. Nagrody czekają na organizacje, które zgłoszą najciekawsze projekty angażujące e-wolontariuszy. Zgłoszenia można wysyłać do 16 września tego roku na stronę e-volunteering.eu. Konkurs Odkryj e-wolontariat organizują Fundacja Dobra Sieć i Fundacja Orange. Pokażmy razem, jak wiele dobrego dzieje się w sieci.